To rzeczywiście naprawdę premiera, pierwszy taki pełny koncert z pełnym składem, czyli z perkusistą Malińskim, ale jeszcze w takim miejscu, także dziś jestem mega happy i super, że się udało w ogóle zagrać. Miksuję gdzieś tam trochę mocniejsze brzmienie, trochę country brzmienie, trochę hip-hopu i to jest taki ja tak samo jak w kuchni, lubię po prostu czasami otwierać lodówkę i nie iść do sklepu, tylko zobaczyć co mam, tak? Znaleźć po prostu, o, jest czosnek, jest ser, coś tam, po prostu wyszukać to, co jest w lodówce akurat i zrobić coś z tego zupełnie nowego, coś zupełnie innego gatunkowo, tak? I po prostu komponować, robić coś, co mi akurat teraz w tym momencie w duszy gra. Nie, no w ogóle Mistrzostwo Świata się udało jakoś, wiesz, pogodzić to, że ten deszcz jakoś nas ominął. Mamy fajną scenę, także mogliśmy tutaj wszystkich gdzieś wrzucić i zagrać taki koncert, że no udało się po prostu to zrobić, tak? Bo ja się bałem, że to może nie wyjść. Teraz mamy taki czas trudny, jeśli chodzi o granie i w każdej chwili nie wiadomo, co nastanie, tak? Z dnia na dzień to się zmienia ta sytuacja. Także ja jestem bardzo naprawdę szczęśliwy, że się udało zrobić dzisiaj koncert, zrobić to w amfiteatrze w ogóle, jeszcze w mojej rodzinie, także mam hat-tricka totalnego. 40 lat temu dokładnie tutaj na tej scenie mój ojciec tu siedział i dowiedział się, że mu wszedł na świat syn. Jeszcze nie było komórek i tak dalej, więc mu przekazał to kolega tutaj z radia, bo on pracował w Radiu Opole. I przekazał mu tą informację, także orkiestra wstała, zagrała 100 lat, on nie wiedział totalnie, co się dzieje. No i się dowiedział, że ma syna. I ja dokładnie 40 lat po tym wydarzeniu dzisiaj zagrałem koncert swój, dokładnie w ten sam dzień. I też padało.